Dzisiaj na mój stół trafia router LTE. Coraz bardziej popularne rozwiązania związane z dostępem do internetu, czyli w tym momencie już nie musimy być uzależnieni od sieci kablowej czy światłowodowej. Mamy po prostu urządzenie, które jeżeli jesteśmy w zasięgu sieci LTE, będzie nam dostarczało internet dla wszystkich urządzeń domowych. Jest to urządzenie dość mocno zaawansowane. Jak widzicie, mamy informację, że obsługuje ona technologię LTE, obsługuje sieć bezprzewodową w standardzie N do 300 MB na sekundę, również będzie obsługiwało system telefoniczny, będzie stacją bazową dla systemu DECT oraz ma wbudowany router 4 razy gigabit LAN. Wraz z urządzeniem trafiła do mnie karta testowa z sieci Play. Z tego co się orientuję, urządzenia pojawiają się w sieci Play i jeżeli chcemy w ten sposób sobie rozprowadzać internet w domu, to warto tego właśnie u tego dostawcy poszukać. W zestawie otrzymujemy samo urządzenie, płytę z oprogramowaniem. Nie musimy jej koniecznie używać. Na tej płycie również jest zapisane hasło do routera bezprzewodowego. Tak więc jeżeli nie chcemy się wdawać w jakieś szersze konfiguracje, za pośrednictwem tego hasła możemy do tego urządzenia się podłączyć. Kolejnym elementem jest przewód, jeden przewód sieciowy Ethernet w kolorze żółtym, takim jak lubię. Następnym elementem jest to prosta instrukcja, jak należy to urządzenie sobie tutaj odpowiednio skonfigurować. Dostępny mamy zasilacz, który podaje nam 12 V i 2 ampery, tak więc dość dużo prądu mamy do tego urządzenia dostępnego. No i teraz pora popatrzeć na sam router. 2, 4, 5 diod, które będą nam różne stany urządzenia sygnalizowały. U góry mamy dwa przyciski, DECT i WLAN, czyli za pomocą tego przycisku będziemy uruchamiali sieć bezprzewodową. Po bokach mamy odpowiednie otwory wentylacyjne, ponieważ urządzenie jest urządzeniem naprawdę dość mocno wypasionym i również generuje nam troszeczkę ciepła. Od spodu mamy silikonowe nóżki, które zapobiegają przesuwaniu się. W urządzeniu również mamy cały zestaw otworów chłodzących i również na samym routerze mamy to samo hasło, które mieliśmy na dostarczonej płycie, dzięki któremu możemy się podłączyć do sieci bezprzewodowej. Również mamy wszystkie inne informacje typu MAC adresy, e-maile i tak dalej, i tak dalej. Teraz z tyłu mamy trzy anteny. Dwie anteny są to anteny LTE, czyli odpowiedzialne za połączenie z siecią komórkową, a ta jedna środkowa antena jest to antena do sieci Wi-Fi naszej domowej. Na urządzeniu widzimy złącza FON, czyli tu, gdzie możemy podłączyć telefon stacjonarny, zwykły, który będzie działał w sieci VoIP-owej. Następne złącze jest to złącze USB. Możemy do niego podłączyć chociażby USB sticka lub dysk twardy, który będzie potem naszym, no jak gdyby dyskiem nas dostępnym w sieci. Kolejnym elementem jest szufladka na kartę SIM, karta SIM w wersji mini oraz cztery kolejne złącza sieci Ethernet w wersji Gigabit Ethernet i ostatnie gniazdo jest to gniazdo zasilania tego urządzenia. Ciekawostki dopiero ujawniają nam się w momencie, kiedy zalogujemy się do tego urządzenia i zobaczymy, jak mocno jest ono rozbudowane. Pewnie mało wymagający użytkownicy w ogóle nie będą wchodzili do tego menu, bo u mnie pierwsze uruchomienie po włożeniu karty Play'a do urządzenia, podłączeniu z zasilania, tak naprawdę wszystko zadziałało. Po podłączeniu się z siecią, którą generuje ten router, podałem hasło, które było zapisane na spodzie urządzenia, połączyłem się i w zasadzie na tym mogłem zakończyć operację, bo wszystko po prostu już wtedy działało. Niemniej jednak urządzenie jest bardzo mocno rozbudowane. Ja może tylko pokrótce pokażę Wam to, co znajduje się w tym menu, bo myślę, że żeby zagłębiać się w każdą funkcję, trzeba by było przygotować film kilkugodzinny. Na początku jesteśmy po zalogowaniu do panelu. Oczywiście na początku przechodzimy przez pewien kreator, tam sobie podajemy, jakie mamy hasło do tego urządzenia i potem już tym hasłem będziemy się do niego logowali. Dla tych, co nie chcą szukać, 192.168.178.1 to jest adres tego routera i chodzi on natywnie właśnie w tej sieci 192.168.171. W zestawieniu widzimy wszystkie podstawowe informacje, czyli że mamy 53% aktualnie zużytych
zużywanej energii. Możemy się w to wkliknąć, widzimy co, gdzie, jak, kto nam zużywa, co jest uruchomione. No naprawdę jest to naprawdę mocno, mocno rozbudowany soft. Internet połączono o tej i o tej. Telefonia. Urządzenie obsługuje, tak jak już Wam mówiłem, możliwość prowadzenia rozmów VoIP-owych. Możemy podłączyć normalny telefon do gniazdka, które znajduje się na routerze. Możemy również dołączać do urządzenia słuchawki dektowe. Jeżeli mamy jakieś urządzenie stacjonarne, które chodzi w systemie DECT, możemy od niego odłączyć tą jego standardową bazę, a zarejestrować się w tym routerze bez potrzeby używania kolejnego przewodu. Mamy uruchomione połączenie LTE, 70 mega na sekundę jest download, upload jest 20 mega, połączone jest jeden LAN, działa sieć bezprzewodowa WLAN, nie mamy włączonego dektowego urządzenia, niestety ja nie miałem żadnej słuchawki w tym standardzie, ponieważ już nie używam telefonii stacjonarnej od niepamiętnych czasów. I może wkliknijmy się w to LTE, zobaczymy jak fajnie przedstawiona jest konfiguracja, widzimy urządzenie, widzimy jakie poziomy są odbieranego sygnału, 70 download, 20 upload, dokładnie wszystkie elementy możemy sobie tutaj śledzić, widzimy listę dostępnych sieci, ja akurat mam Play dość mocną sieć, widzicie, że w mojej okolicy nawet dwie playowe są, on jest podłączony do tej mocniejszej, tutaj mamy odległość pomiędzy mną, czyli routerem, a BTS-em sieciowym 1 i 2 km jest tutaj obliczone. Wszystkie inne sieci wychodzą akurat w mojej miejscówce sporo gorzej. Mamy kartę SIM. Widzimy, możemy sobie uruchomić wskaźnik położenia, ponieważ dwie skrajne anteny są to anteny LTE i można próbować ten router w przypadku, gdybyśmy mieli jakikolwiek problem, ja teraz nim delikatnie poruszam, jak widzicie siła sygnału się zmienia, można sobie odpowiednio tymi antenami tak go ustawić, aby widzieć, że na pierwszej, na drugiej antenie mamy jak najmocniejszy odbiór sygnału LTE. Dobra, zobaczmy teraz kolejną zakładkę internet, mamy monitor pobieranego ruchu, jak widzicie on jest wyskalowany od razu do 70, ja później puszczę speed test neta, ale on po prostu nie jest w stanie wysycić całego tego łącza. Robiłem wczoraj testy na pobieraniu danych z Microsoftu czy z Google'a, tam gdzie nie ma w zasadzie żadnych limitów i udało mi się spokojnie do tych 60-70 mega obciążyć ten router i radził sobie on wyśmienicie. Licznik czasu online, widzimy też podstawowe informacje, gdzie, kiedy, jak żeśmy się do tego, z tego internetu korzystali. Dostawca internetu Play, to wszystko było automatycznie domyślnie skonfigurowane i działało bez problemu. Widzimy, jakie urządzenia w sieci domowej się podłączyły do routera. Możemy sobie tutaj również profile dodatkowo takiego urządzenia odpowiednio modelować, łącznie z tym, że w jakim okresie, w jakich godzinach ma dane urządzenie mieć dostęp do internetu. To jest fajne, jeżeli chcemy trochę dzieciom przykręcić śrubę, jeśli chodzi o internet, to tutaj możemy sobie to wszystko skonfigurować. Mamy różnego rodzaju profile dostępowe, sami możemy również te profile generować. Udostępnianie różnego rodzaju przekierowania portów też możemy sobie tutaj to definiować. Mamy potem kolejną zakładkę telefonia. W telefonii właśnie będziemy sobie konfigurowali nasze konto VoIP-owe. Jeżeli mamy gdzieś u jakiegoś operatora usługę taką uruchomioną, możemy sobie tutaj to wszystko odpowiednio skonfigurować. Ja nie będę to wnikał, bo nie testowałem tej opcji, ale opcja taka jest. Kolejna sieć bezprzewodowa, widzimy co, jak jest połączone, czy idzie siecią bezprzewodową, czy idzie siecią kablową i z jaką prędkością dane rzeczy się uaktywniają. Mamy również ustawienia sieciowe, możemy sobie dbać o tak zwany green mode, czyli te łącza sieci, których nie używamy, przestawić sobie w tryb 100 mega, tak żeby dodatkowo sobie zaoszczędzić trochę energii. Ja teraz włożyłem do portu USB USB stick, który jest między innymi pamięcią sieciową NAS i na takim USB sticku możemy sobie różnego rodzaju materiały, no możemy podłączyć oczywiście też dysk, nie stoi nic na przeszkodzie. Generalnie chodzi o to, że mamy dostępne złącze USB i te elementy pamięci, czy to będzie dysk, czy to będzie USB stick, możemy sobie podłączyć do routera i udostępniać go komputerom znajdującym się w sieci, czy przewodowej, czy bezprzewodowej właśnie z tego routera. Najważniejszą też fajną, interesującą opcją jest serwer multimediów.
Możemy na tym USB sticku wrzucić sobie różnego rodzaju materiały multimedialne, muzykę, filmy i za pośrednictwem serwera multimediów oglądać je już w urządzeniach, które DLNA obsługują. Kolejna opcja WLAN, czyli również też cała konfiguracja. Mamy dość prostą konfigurację, możemy sobie smartfonem zrobić zdjęcie tego QR koda i automatycznie nam się wszystko skonfiguruje. Mamy nazwę sieci bezprzewodowej, ja tego nie zmieniałem, zostawiłem tak, jak to wyglądało zaraz po skonfigurowaniu, bo no, ważne, żebyście widzieli, jak to wygląda właśnie w ten sposób. Mamy również kanał bezprzewodowy, prosty graficzny wskaźnik, który kanał akurat jest wolny, gdzie nadaje nasze urządzenie. Możemy sobie tak to odpowiednio uruchomić, żeby ustawić ten router na takim kanale, który jest tutaj w naszej okolicy wolny. Jeżeli mieszkamy na gęsto zaludnionym osiedlu, może być problem właśnie z tym, żeby znaleźć dowolnie wolny kanał, bo jest tych urządzeń cała masa bezprzewodowych. Także wtedy wybierzmy ten kanał, gdzie mamy najniższy poziom sygnału. Ustawienia różnego rodzaju zabezpieczeń, czyli możemy sobie włączyć, czy mają być klucze, czy nie. Możemy sobie skonfigurować przycisk WPS do łatwego łączenia się z urządzeniami bezprzewodowymi. Tak więc bardzo, bardzo dużo jest tutaj opcji. Możemy również sobie tworzyć sieć gościnną, czyli o innej nazwie niż nasza i w momencie goście będą mieli dostęp tylko do internetu, a nie będą mieli dostępu do naszej wewnętrznej sieci. Możemy sobie wyłączać sieć LAN w danym momencie, potem uruchamiać ją przez przycisk na routerze, ewentualnie kodem z telefonu, jeżeli taki podłączymy. I tutaj to, co mówiłem, mamy dostęp dla gości, możemy sobie włączyć dostęp do urządzenia FreeSBOK dla gości, możemy tam inne hasło wprowadzić i odpowiednie ograniczenia, jeżeli są takie potrzebne. Kolejna jest to konfiguracja DECT-a, czyli mówiłem podłączenia słuchawek do tego urządzenia. Następna zakładka jest to diagnostyka, możemy ją na szybko uruchomić, ona wtedy cały stan urządzenia pokaże to, co mówiłem. Słuchawka DECT-owa w moim przypadku jest niepodłączona. Zakładka bezpieczeństwo, też sobie tutaj możemy różnego rodzaju opcje bezpieczeństwa dokonfigurować, poczytać o nich oraz mamy różnego rodzaju zdarzenia, jakie są rejestrowane przez urządzenie. Wszystkie telefonia, połączenia z internetem, połączenia USB, tak więc bardzo, bardzo, bardzo jest to rozbudowany system i tutaj można znaleźć usprawiedliwienie właśnie dla ceny tego urządzenia, bo mamy naprawdę sporo różnego rodzaju możliwości. Kolejne to co jużście widzieli, aktywny jest router 1 dzień 23 godziny 39 minut. Jak widzicie, mamy również, jak wygląda zużycie energii. Całe oprogramowanie jest w języku polskim, także też bez najmniejszego problemu przez wszystko przebrniecie, bez problemu sobie poczytacie, co dana opcja robi. Przyciski, diody, również możemy takie diody wyłączyć, jeżeli nam przeszkadzają, możemy przyciski zablokować, żeby nie można było za pośrednictwem przycisków aktywować lub dezaktywować pewnych opcji. I również mamy użytkowników, możemy sobie wykreować osoby, które mogą w danym momencie mieć dostęp, plus odpowiednio tutaj przydzielać im dostępy, co akurat mogą robić, a czego robić nie mogą. Kolejna zakładka zabezpieczenia, mamy również zakładkę aktualizacje. Sama aktualizacja w bardzo prosty sposób, prostym przyciskiem sprawdzamy, czy jest dostępne nasze oprogramowanie. Jeżeli będzie dostępne, również klikamy i wszystko będzie automatycznie instalowane bez jakichś kombinacji. Widzicie, tutaj była pierwsza zakładka urządzenie FreeSBOK, teraz będzie FreeNAS. Tutaj widzimy, co jest dostępne, jakie katalogi są tutaj dla użytkowników widoczne. Ja wrzuciłem Sony Storage Media, czyli ten USB stick i tutaj możemy sobie go odpowiednio zaopatrzyć, skonfigurować. I kolejna zakładka jest to My Fritz. Tutaj mamy takie też krótkie podsumowania wszystkich komunikatów istotnych dla naszego urządzenia. Urządzenie pobiera z sieci przy tym, co żeśmy widzieli na oprogramowaniu, przy 50% obciążeniu około 5 W z sieci. Uruchomiony jest teraz moduł bezprzewodowy, jest podłączone jedno urządzenie po przewodzie Ethernet i jest zestawione połączenie LTE. Zróbmy sobie teraz taki szybki speed test. Tak jak mówiłem, no nie jest to odczyt bardzo miarodajny z tego względu, że zdecydowanie szybciej jestem w stanie pobierać pliki chociażby z dysku Google'owego czy z dysku
O, jak widzicie, już teraz idziemy 35, 37, no dość szybko to idzie upload również do 20, a czasami nawet nam powyżej 20 wychodzi. Tak więc pamiętajcie, że te parametry również zależą od odległości, od nadajnika LTE, od jakości sieci i od tego, co operator Wam udostępnia. Także tutaj ten parametr przepływności jest mocno, mocno istotny ze względów właśnie na dostęp do sieci publicznej, sieci GSM. Generalnie urządzenie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, mocno rozbudowane menu. Powiem szczerze, się tego nie spodziewałem. Ogólnie byłem nastawiony, że kiedy dostałem propozycję, czy jestem zainteresowany routerem LTE, trochę w głowie zaświtało mi, że to będzie taki przenośny, kieszonkowy routerek do zabrania na wakacje, a tutaj do mnie przyjechało pełnowymiarowe, wypasione, mocne urządzenie. W okresie testowym, kiedy to urządzenie testowałem, nie napotkałem żadnych problemów, wszystko działało wyśmienicie, nic się nie wieszało, połączenie z internetem było stabilne, ale tak jak mówiłem, to zależy również od parametrów sieci LTE, w której urządzenie pracuje. Zachęcam Was do komentowania, czy takie urządzenie wydaje Wam się potrzebne, czy te możliwości konfiguracyjne są na tyle rozbudowane, że Was zadowolą i jeżeli używacie tego typu urządzenia, bo zdecydowaliście się na jego zakup, również napiszcie swoje opinie, jak ono u Was pracuje w dłuższej perspektywie czasu.